Ale to jest bez sensu. Czemu to jest bez sensu? Ja nie mogę. Taki brzydki po prostu. Ten dół jest taki Dragon fajny. Jest brzydki? No, wy jesteście skłonni tyle dać. Te to są takie kurde jak, nie wiem, jak mała moja babcia po grudku. Jak będzie dużo łapek w górę, to odgrywam się. Czym się odgrywa? I będziesz zgadywał kurde jedzenie albo jakieś kosmetyki, naprawdę. Ja nie mogę zgadywać, proszę bardzo. Możemy nawet zaraz zrobić jedzenie. No, możesz zrobić mi. Hej, cześć, siemanko, witajcie w drugim filmie z tą oto piękną kobietą, bo dzisiaj z nami jest Natalka. Cześć, kochanie. I w dniu dzisiejszym wiesz, co robimy? No nie, bo zaprosiłeś mnie do odcinka. Aha, jeszcze ci i nie mówiłem. Powiedzieć, tak. Okej, to widzowie już wiedzą, ja też wiem, no ty nie wiesz, to okej, trochę przypał. Dzisiaj robimy coś takiego jak Tani vs. Drogie. Kojarzysz to mniej więcej z YouTube'a jakoś? Kojarzę. A oceniamy kosmetyki? No, dobra. Nie, w dniu dzisiejszym oceniamy skiny. Przesłowem wstępu Natalka dostanie jeden punkt, jeżeli zgadnie dobrze, który skin jest droższy, który tańszy. A drugi punkt dodatkowo możesz dostać, jeżeli poprawnie określi rząd wielkości, jeżeli chodzi o cenę tego skina, tak? 3 days later. Panie i panowie, pierwsza konkurencja, a po lewej stronie tutaj widzimy Dragonlora, po prawej Case Hardeneda, Kałacha. Kochanie, co o nich myślisz? No tak, na pierwszy rzut oka, no to bym powiedziała, że ten Dragonlor jest dużo tańszy. Czemu? Bo jest taki brzydki po prostu, ten dół jest taki Dragon fajny. Jest brzydki? We wszystkich tytułach, jak jest Dragonlor, to wszyscy piszą, że udało się. Więc to jest chyba, akurat dałeś mi proste, bo kojarzę to. Czyli ostatecznie definitywnie Dragonlor droższy niż Case Hardened. No tak, no. Okej, dobrze, no to gratulacje, kochanie, masz jednego punkta. A teraz bym cię prosił jeszcze o próbowanie, żebyś próbowała zgadnąć cenę tego. Co, no jakoś 500 euro? 500 euro. No to jest dość dużo, nie? Dość dużo. No to jest 2000 zł. No 2000 się zgadza, niestety, euro. Także no cóż, no. Nie, no jaja sobie robisz. Ja nie mogę. Na następnym etapie trafiamy na nóż oraz na karabin, tak? No to miały być te same kategorie. Nie z tych rzeczy. Musisz określić, bo wiesz, noże bywają droższe, ale skiny... No i teraz pytanie, czy to jest podpucha, czy nie, no. On jest taki zwykły, najbardziej są takie zaokrąglone. Także strzelam, że to jest droższe, tak. No niestety, nie udało się tym razem. Nie? To była podpucha. Zawsze to miało być łatwe, ale może stwierdzić, że może się Aguena bierze. No to może teraz tańszego zgadnę. 50 euro. 50 euro? No. 18 euro. Czas wystawić ze sobą rękawice oraz M4A1S. No, nie możesz tak. Czemu? No tak jakby porównywać cenę chipsów i czekolady. Bo no, naprawdę, ale to jest bez sensu. Czemu to jest bez sensu? No bo to jak ja mam w ogóle o tym wiesz? 3 days later. Okej, więc przed sobą mamy dwa maki i nie chodzi tutaj o tego fast fooda, także żebyś tylko sobie nie pomyślała, mamy czerwony. Kurczę, nie wiem, czy przygotowaliśmy takie podpuchy, czy nie podpuchy. Nie. Ale wydaje mi się, że ten jest droższy, no tak. Stalker powinien być droższy, nie? Tak. Stalker powinien być droższy. Tak. Też tak uważam, że powinien być droższy, ale niestety nie jest droższy, albowiem ten Hot Snakes to jest jakiś ewenement na skalę światową i kosztuje... A nie, to może ty byś powiedział, ile kosztuje. To chcę tego tańszego zgadnąć. No to zgaduj, masz margines błędu 10 euro, dawaj. No to mówię, znowu 50 euro. Znowu 50 euro? Tak. No niestety znowu źle, bo tylko 8 euro on kosztuje. 8 euro, nawet mniej niż tamto? O, no, o kurde, no są takie same. Uwaga, nadszedł czas na dwa karambity. Dwa bardzo ładne karambity z najwyższej półki. No i kochanie, który droższy? No są takie same. Ten jest taki żółciutki, taką pantereczkę. No Tiger Tooth, nie? No to chyba nie pantera. A tutaj mamy taki kosmos trochę. Aha, bo mam rozumieć, że różni się tylko to i to, a to jest takie samo, tak? No tak, ten rączka jest taka sama, tak. No. Kurde, ale ty jesteś, nie wiesz co, w ogóle nie ułatwiasz mi tej konkurencji. Zawsze możesz powiedzieć, że są warte dokładnie tyle samo. Nie. Nie? No, okej, dobra. Jak to mogę? Kurde, mówię, że Tiger Tooth jest droższy. Tiger Tooth jest droższy. Tak. Na pewno? Tak. No cóż, kochanie, muszę ci powiedzieć, Tiger Tooth nie jest droższy. Kurde, no nie, ale przewalam ten odcinek. No przewalasz po prostu, masz póki co dwa punkty, no nie? Dobrze pamiętam, czy jeden w ogóle? No jak ty nie pamiętasz, no. To może, ponieważ idzie mi tak słabo, może mi dopomóż i... Podaj mi ABCD i ja po prostu zgadnę. ABCD, tak jak chyba? No. 900, 750, 600 i 520. No, wszystkiego zapomniałam. To zrobimy po kolei. 800, 700, 600 i 500, okej? Okay? Po kolei. 600 euro. Ponad 2,5 tysiące złotych za taki nóż. No, wy jesteście skłonni tyle dać. Oj, jesteśmy skłonni. Dobra odpowiedź, kochanie, punkt dla ciebie, albowiem 610 euro dokładnie, także to ten margines coś tam zniesiemy. Odbijemy się, co? Odbijasz się. Mamy zimę, także nadszedł czas na rękawice. Kochanie, które z nich będą dobra, droższe? Dobra, to jest easy ogólnie. To jest easy. To jest easy. Te motoglove są dużo droższe niż te driver. Motoglove dużo droższe. Tak jest. Na pewno. Na 100%. Dlaczego tak uważasz? No bo te to są takie kurde, jak nie wiem, jak mała moja babcia w ogródku. O Jezu, no okej, w sumie poza zdrowiem takich rękawic, albowiem tanie nie są, ale okej, dobra, no czyli w takim razie mówi, że te są droższe. Tak. Okej, no dobra, no to punkt dla ciebie, kochanie, jak najbardziej. To teraz... była prosta konkurencja, takie możesz mi dawać. No cóż, stałem się. 1500 euro to jest moja ostateczna odpowiedź. 1500 ostateczna odpowiedź, czyli przedział od 1000 do 2000 akceptujemy, tak? Tak.
No niestety, kochanie, nie zmieściłaś się, no cóż. A zdecydowanie widać tu różnicę, tutaj to... No nie? Opłaca się dopłacić, no nie? No, no przyznaj. Naprawdę, no to... No. No jak nie chcecie mieć takich rękawiczek jak moja babcia w ogródku, no to dopłacę te 320 euro. No i proste, proste. Proste. Tania i proste. Tutaj mogła się znaleźć wasza reklama. Okej, okay, nadszedł czas na zdarzenie dwóch bardzo kolorowych, wręcz oczojemnych trochę skinów. Mamy tutaj Shadow Dagger Fade i... jakąś nazwa? Sztyleto Slotera. Dokładnie tak. Jak myślisz, kochanie, który będzie droższy? 3 days later. Nie? Ja stawiam, że ten Fade jest droższy. A kto myślał coś takiego? No? Szczególnie, że to są takie dwa i one są dużo droższe niż taki jeden. No bo lepiej no bo są mieć dwa niż no jeden. No tak, no pewnie. No okej, okay, kochanie, tutaj twoja dedukcja... okazała się poprawna i trafna, także zgadłaś. Kurde, ale mi dobrze idzie, teraz mam pasce. Teraz określ różnicę między nimi. Ten jest inny, ten jest zupełnie inny niż ten. I takiego no. Nie widziałam, więc on może być tani. Koniecznika jest sesy. Dobra, no to ja myślę, że ten jest warty 50 euro. A ten... 50 euro. 500 euro, więc określam... Jezu, myślę. Między nimi 500 euro różnicy. 500 euro różnicy. Nie, że nie umiem sobie odjąć, tylko tak po prostu... To było zestawienie bardzo bliskie sobie, muszę to podzielić na 100, albowiem różnica między nimi to jest tylko i wyłącznie 5 euro. Także tutaj to, że trafiłaś, to na pewno było niezłe szczęście. Nadszedł czas na dwa kałachy. Mamy White Lotusa oraz Fire Serpenta. No dwa dość ładne skiny, który z nich jest droższy? Ten. Ten. Wow, czekaj, spokojnie, co tak szybko? No bo tak, zauważyłam, że jak jest taka rączka brązowa, to one są tanie. A jak tutaj jest jednak troszeczkę więcej tego jakby materiału, że tak to ujmę, no to wiesz, jest tak na bogato. A materiału tak oprzyta jest, tak? Okay. No, wydaje mi się, że ten Wild jest droższy. Wild. No. No to się zgadza, Wild jest droższy. Kurde, no to niezłe. Ale bym chciałbym, żebyś podała cenę za tego droższego. Akurat chyba, że bardzo chcesz tego tańszego. Bardzo chcę tego tańszego. No okej, okay, to podaj cenę tego tańszego, proszę cię. 20 euro. Nie, no weź kurde. 400 euro. No ale to jest bez sensu. Czemu jest bez sensu? On jest taki polski, tak? Biało-czerwony, jasne, że tak. Ale będzie pomęczał biały. On jest taki patriotyczny, on jest taki polski. Jasne, że tak, no to chodzi, no. A czemu ten ma 3 uchwyty, a ten ma tylko jeden? No wiesz co, myślisz, że nie wpływa to na wartość tego skina, ale możesz ja jakoś myślę, to jest wpływa. Myślę, im więcej, tym lepiej. Ten jest droższy. Ludzie lubią tandetę. No. Okej, kochani, tutaj muszę przyznać, że dedukcja była na pewno na wysokim poziomie i zobaczyć tutaj zagrożkę między minimum tak 300 IQ, ale niestety cię to zagubiło, dlatego, bo ten skin jest tańszy. 5 euro. Tego Blood Sport. No dobra, zakładając margines 3 euro, zgadzasz się, dlatego, bo no, jego cena to jest 2,40. Ja się zgadzam zawsze. Ty się zgadzasz? Okej, okay, to spoko. Ten ma taką fajną tutaj zaczepkę, że mogę sobie zaczepić na pasku i wiesz, i popitalać przez las. Okej. Okay. Ja bym powiedziała, że ten Good Knife jest lepszy, bo on jest good. Good Knife, bo jest good. No. No good, no jasne, że ja tak. Mówię, że ten lore jest droższy. No niestety, kochanie. Czyli to była jednak podpucha. To nie ma podpucha po prostu, to nie może być podpucha, kochanie. No, no jak? 480 euro. Nie? A mogę drugi raz? Wyjątkowo. Okej. Okay. 1550 euro. To ten drugi raz się lepiej wydnie, okej, bo cena 180 euro, to jest cena tego noża, nie? Tak, 180 euro. Uwaga, nietypowa konkurencja, będę powiedział, tylko trochę niepełnosprytna, albowiem porównujemy... Jaka niepełnosprytna? O kurde. Tak się mówi, to... No dobra. 2 lata temu to było takie... No modne. Właśnie, dlatego się dziwię. Kochanie, co ty myślisz? A co to jest ten agent? To jest jakby skin do postaci. Nie wiem, w Minecraftcie masz skin do postaci, tak tutaj też masz skin do postaci, okej? Okay? Dobra, okej. Okay. A naklejka to jest w dużym skrócie, to przyklejasz do swojego skina, nie? Czyli kupujesz jakiegokolwiek skina, po prostu nalepiasz to no na to niego. No to ten pan jest droższy. Ten pan jest droższy. No. No co będzie droższy, naklejka czy skin do postaci? No to jest no, jakby... skin do postaci. No wydaje się logiczne, no nie? No. No. Nie. No. Nie? Nie. Kurde. Ten jeden raz, masz możliwość podania ceny jednej i drugiej rzeczy. I jeżeli możesz zgarnąć nawet 2 punkty za to, okej? Okay? Okej. Okay. Masz tutaj margines błędu, przy naklejce masz 20 euro i przy gościu też masz 20 euro. No to gościu mówię, że 30 euro kosztuje. No jesteś naprawdę na granicy użyć powiedzieć, wiesz? Czyli mi uznasz? No dobra, okej, okay. Wyjątkowo, dobra. Bo 8 euro, tak te 2, no, no tak dobra. Te 10% tam przebolejemy, okej. Okay. No to jest droga, to jest pewnie jakaś przekozacka naklejka, limitowana, jakaś, nie wiem, górde z... 150 euro. Tak, mówię, 150 Myślisz, euro. Ktoś by dał 600 zł za naklejkę. Myślę, że tak, myślę, że jesteście takimi zboczeńcami. Może jesteśmy to nawet większymi, bo cena tej naklejki to jest ponad 300 euro. No, wiedziałam, no. Że dużo, no. Kurczę, to może być podpucha, bo no. Wiesz, że myślę, że Dragon Lore jest droższy. No tak, Dragon Lore jest niestety najdroższy. Ale z drugiej strony ty robisz cały czas podpuchy i wydaje ci się tak, że tak ten jest naprawdę taki ładny, zimowy. Zimowy. Może on jest z tej nowej aktualizacji jakiejś. Była nowa aktualizacja? Była jakoś niedawno, no. Co ciekawe. Nagrywałam skąd wiesz takie rzeczy? W drugiej w nocy film, jak spałam. Oj tam. Także słyszałam o tej aktualizacji. Dragon Lore jest droższy. Dragon Lore jest droższy. Poczekaj, proszę, wyczytam to z twoich oczu. No, wyczytaj. Może wy mi widzowie pomożecie. No, a gdzie tu masz widzów?
No tam. A, tam. No. A, faktycznie. Gdzieś? Patrz, nie zostawisz czapki w górę. No właśnie. Kurde. Zostaw łapkę w górę. Ten ginger jest droższy. A możesz przeczytać nazwę tego skina jeszcze? Ginger. Ginger, okej, okay. Czyli pionik jest droższy od Dagon Loya? Widzisz, nie świątecznie, no przecież wszystko świątecznie się składa. Możesz powiedzieć, że nie. Dagon nie jest to jednak? Ginger, ale Dagon jest droższy. Jeszcze raz? Czekaj, bo ty zagubiłaś swoje myślenie. To była taka dobra kwestia. Natalia. 3 days later. No to dobra, skoro Dragon Lore w końcu kosztował 2000 euro. Dostanę punkta? No dobra, 4000 euro i to jest moja ostateczna 4000 euro, ostatecznie. Tak jest. Okej, okay, kochanie, tym samym gratuluję ci, bo zgadłeś dobrze zarówno, który skin jest droższy, jak i cenę tego skina. O, kule combo. Bo on kosztuje tam 3500, 3550, także minimalnie, ale się na szczęście zmieściłaś. No i dobrze. A więc ty macie podliczone punkty, które zdobyła Natalka. Kochanie, muszę przyznać, że jestem naprawdę, naprawdę z ciebie bardzo, bardzo dumny. No właśnie, to tak chyba mi nawet nieźle poszło, jak na to, tak, że się w ogóle na tym nie znam. Podkreślając, to... że się na tym nie znasz i nie tak pierwszy raz na oczy widzisz te skiny, to naprawdę poszło fest. Łapa w górę, wiecie, like. Dzięki wielkie za oglądanie. Bijecie na TikToka. Tak jest. Dzięki wielkie, trzymajcie się, piona.